Każdy zostawia teraz łapkę w górę i oglądamy. Rozmowa trwa 10 minut równe? A tak, faktycznie. Ej, dziwnym trafem... Coraz więcej dziwnych rzeczy zaczyna mi się pojawiać wśród tego materiału. Zaraz wam powiem dlaczego, co i jak. Cześć Michał Baran, witam, pozdrawiam cię również. Dziękuję za 15, piąteczka dla ciebie. Dobra, łapeczki zostawione w górę, mam nadzieję, suby zostawione. I słuchajcie, teraz tak. Ja wam powiem parę dziwnych zależności, które pojawiły się wokół tego materiału. Jak ja go analizuję za każdym razem, on coraz bardziej dziwniejszy właśnie się dla mnie wydaje. Ale dobra, słuchajcie, jedziemy z rozmową. Później już wszystko wróci do, przepraszam, do normy, bo będę potrzebował waszej pomocy. Będziemy sobie analizować jeszcze te nagrania, które mamy i wszystko, także sprawdzimy. Nie wiem, o co chodzi Karolina, ale wątpię, że... No, dobra. Zamieńcie się, moi drodzy. Cherry Gamer, dziękuję bardzo za 12-ka. 20-ka, siemanko i pozdrawiam. Dobra, jedziemy z koksem. Słuchajcie, rozmowa, czas start. Właśnie czeka mnie jedna z trudniejszych rozmów, jakie kiedykolwiek przeprowadziłem prawdopodobnie na swoim kanale. Mam przygotowane 10 pytań do pani Elżbiety, której dzieci są opętane i jest godzina, o której miałem do niej zadzwonić. Więc wykonuję telefon i zobaczymy, czy pani Elżbieta odbierze faktycznie, czy też nie. Dzwonimy do Belgii. Życzcie mi powodzenia. Przepraszamy, wybrany numer nie... No, ja tutaj miałem problem. Nie udało mi się przetelefonować, bo wybrałem 0. I za drugim razem usunąłem 0 i zadzwoniłem do pani Elżbiety. Pani Elżbiety. Posłuchajcie, Pirofan, dziękuję za trójeczkę. Numer 2. Usunąłem 0. Słuchajcie tej rozmowy, to jest... Halo? Halo, dzień dobry, pani... No, dzień dobry. Tak. Dzień dobry, Daniel Pawlak z tej strony. A widzi pani, bo zadzwoniłem do pani na numer tam z początkiem 0 i miałem problem, bo mi wyskakiwało, że numer nie istnieje, ale teraz już usunąłem to 0 i udało mi się zadzwonić. Także witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło z panią rozmawiać. Wie pani co, ja bym chciał z pani zadać dosłownie 10 pytanek, które gdzieś tam może nakreślą trochę temat i znajdzie się jakaś osoba, która w jakimś stopniu by pani pomogła, więc przede wszystkim może na początku zapytam, jak z panią się kontaktować, jeżeli ktoś by chciał posłużyć pomocą? Na Messenger, Facebook Messenger najlepiej. Okej, okay, no dobra. Czyli rozumiem, że mogę podać tam jakiś kontakt do pani w razie czego, jakby ktoś tam pytał, tak? No. Dobra, super. To wie pani co, to ja krótkie pytanka, dosłownie jakby pani mogła mi na nie odpowiedzieć, to byłbym wdzięczny. Generalnie to są takie uogólniające pytania dotyczące tego, co tam się działo u pani. Więc pierwsze pytanie to jakby z mojej strony, czy jest w ogóle pani wierząca? Czy jakby rodzina jest wierząca? Aha, rozumiem. Czyli nigdy nie było jakiś tam, nie wiem. I ta odpowiedź taka na zasadzie tak była na tyle szybka, że ja nawet nie zdążyłem zastanowić się, żeby zadać kolejne pytanie. Bo ta kobieta po prostu od razu mi wyjechała, że tak, gdzie ja myślałem, że wiecie, bo bardzo często pojawiają się informacje mówiące o tym, że na przykład ktoś nie wierzy. Takich elementów na zasadzie tego, że ktoś tam nie podchodził do tematu bardziej religijnie, czy coś. Nie. Jesteśmy wszyscy wierzący. Okej, dobrze. A jak w ogóle pojawiły się pierwsze oznaki? Jak to wyglądało? Nie wiem, mi się wydaje, że ja widzę te duchy. Aha. Ale odkąd tutaj zamieszkaliśmy, czyli 2 lata temu, te duchy zaczęły mnie nawiedzać jeszcze bardziej. W nocy zaczęłam krzyczeć, słyszeć różne szepty, słyszeć pukanie, chodzenie, ale to chodzenie takie ciężkie, tak jakby, nie wiem, ktoś w jakichś roboczych butach chodził po mieszkaniu. Miliony razy budziłam męża, że ma iść sprawdzić, ktoś jest w mieszkaniu. Zawsze tylko słyszałam, idź, to ci się śni. Nikogo nie ma. Aż poszłam do lekarza, bo się wystraszyłam. Myślałam, że coś mi jest z głową. Mhm. Ale nie. Zaczęłam wtedy nagrywać te noce i faktycznie było słychać za każdym razem te pukania, które ja na żywo słyszałam. Te szepty, te dziwne odgłosy. Takie jakby z innego wymiaru to było, nie wiem jak to powiedzieć nawet. No, rozumiem. I raz właśnie zaczęłam... Ktoś napisał na czacie...
Znaczy widzę, że pojawiają się takie rzeczy jak XD, XD ale fake, XD ale fake. Słuchajcie, te wiadomości, znaczy ten temat podesłał mi jeden z widzów, który znalazł wpis na grupie Duchy i zjawiska paranormalne, przynajmniej tak się nazywa grupa chyba, z tego co pamiętam, na którym zapostowała ta nazwana przeze mnie pani Elżbieta wpis 4 maja. I 4 maja to wrzuciła razem z tymi nagraniami. Mój widz Jakub skontaktował się z panią Elżbietą w celu porozmawiania i wypytania ją różne rzeczy. Otrzymaliśmy informację, otrzymaliśmy składkę, udało mi się z nią skontaktować i to jest autentyczna rozmowa z osobą, której dotyczy ten temat i której dotyczy ten wpis. Dlatego jeżeli są osoby, które piszą XD albo nie wierzą w takie tematy, to mam prośbę, po prostu wyjdźcie i tyle. Nikt was tu nie trzyma na siłę, a nawet, słuchajcie, śmiem twierdzić, że są to osoby, które boją się i wierzą w takie rzeczy, ale będą takimi cwaniakami piszącymi ha, ja w to nie wierzę. Ważne, słuchajcie, że są osoby, które w to wierzą i chcą tego posłuchać. Dlatego bądźcie dla nich chociaż wyrozumiali. Nagrywać u chłopców w pokoju. No to wtedy to już się wystraszyłam. Rozumiem, ale to rozumiem, żadnych wcześniej innych incydentów nie było. Dopiero w momencie po przeprowadzeniu się do tego mieszkania, domu, w którym teraz państwo się znajdują. Tak? No, ale... Pozdrawiam Tomuszek, dziękuję za dziewiątkę. Też pozdrawiam cię. Jakieś zjawy, jakieś, nie wiem, duchy w innych mieszkaniach, w mieszkaniu moich rodziców. I to jest bardzo ciekawe w ogóle, że pani Elżbieta widziała różne duchy i zjawy już wcześniej. I to dało mi do myślenia pod takim kątem. Dziękuję Becia za 30, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dało mi to do myślenia, że może ma faktycznie jakiś dar widywania różnych postaci, bo czasami tak jest. Ja sam mam znajomą, która mi opowiadała historię, w której wydawało jej się, że aura, która gdzieś jest dookoła nas energetyczna, że jakby to widzi każdy człowiek, a ona ma tylko taki dar i ona to od urodzenia ma. Dzięki martwe zło, doceniam ma na maksa, dziękuję bardzo, serduszka, spam serduszek, bez kitu. Rozumiem, ale to nie było, jakby to nim... Dobra, posłuchajmy rozmowy. Rozumiem, ale to nie było, jakby to nie miało powiązania jakby z pani osobą, tylko tak niezależnie. Właśnie te pukania i te szepty i pochodzenie tylko tutaj w tym mieszkaniu. Aha, rozumiem, okej. Okay. A czy dzieci były ochrzczone? Tak, bardzo... tak. To jest kolejne bardzo ważne pytanie, które musiałem zadać. Czy dzieci były ochrzczone? Bo czasami jest tak, że nieochrzczone dzieci przyciągają coś na siebie. Wiecie, nawet nieświadomie, ale po prostu no żyjąc coś na siebie ściągają. Aha, rozumiem. Czyli to jakieś takie podłoże. No być może ma pani jakiś dar po prostu widywania duchów albo jakichś osób z przestrzeni gdzieś tam tej nadnaturalnej. Jeżeli mógłbym panią poprosić o podanie daty urodzenia dzieci, ponieważ mam kontakt z różnymi medium, które mogłyby też sprawdzić, jeżeli by oczywiście wyraziła pani zgodę na coś takiego, to byłbym wdzięczny za podanie samej daty urodzenia. I sprawdziliśmy datę urodzenia, słuchajcie. Sprawdziliśmy datę urodzenia, mam screeny, później za chwilę wam je pokażę, bo przeanalizowaliśmy też to właśnie pod tym kątem, czy kobieta mówi prawdę. Sprawdziliśmy to, Kuba mi... pozdrawiam Jakub Lipiński, dzięki Kuba za pomoc, bo naprawdę dużo roboty wykonał, wdrożył w ten materiał. Wykonaliśmy, słuchajcie, rozmowy, w których sprawdziliśmy tutaj, w tych rozmowach, czy to jest demon, czy to jest duch. I na przykład sprawdziliśmy, czyli jest to duch. Tak, to jest duch. I zaraz, później wam pokażę te wiadomości, bo to jest bardzo ciekawe. Wróćmy jednak do rozmowy. By wystarczyło chociażby. No dobra, czekaj. Córka 2/6/2010. I to, posłuchajcie, ja pierdzielę. Rozwalę wam teraz mózg totalnie, nie? Naprawdę, ja 10 minut przed rozpoczęciem tego live'a słuchałem sobie tej rozmowy drugi raz. I pamiętacie, jak powiedziałem, że odcinek ma 10 minut i dla mnie to jest w ogóle rozwalone? To teraz posłuchajcie tego. Wejdźcie na zizzej.pl i sprawdźcie, do jakiej daty odlicza licznik. Na zizzej.pl, do jakiej daty odlicza licznik. Ja wejdę razem z wami. Słuchajcie, zizzej.pl, proszę bardzo. Do jakiej daty odlicza licznik? Do 2 czerwca 2020 roku o godzinie 12 wystartuje mój tajny projekt. 2 czerwca to jest data moich urodzin. Ja się urodziłem 2 czerwca 1994 roku
o godzinie 12, dlatego jest taka data. I teraz posłuchajcie, dlaczego mówię o tym 2 czerwca i o 10? Zobaczcie, materiał, co prawda to jest może moje głupie doszukiwanie się tego, ale jaka rozkmina, patrzcie. Materiał trwa 10 minut. Córka pani Elżbiety urodziła się... No dobra, czekaj. Córka 2/6/2010? 2/6/2010. I co najlepsze, w rozmowie z panią Elżbietą, ona powiedziała mi, że tylko jej córka nie ma żadnych anomalii, w sensie nie odczuwa niczego. I ja też nigdy nie odczułem żadnej paranormalnej dziwnej siły. I to wynika też z jakby z numerologii, którą też sprawdziliśmy pod kątem kobiety, czy mówi prawdę. Ale rozkmina, po prostu, jakby jaka rozkmina jest przy tym temacie, to jest rozwalone. Mhm. A chłopcy, o matko, 20/6/2016. Okej, okay. Dobra, to jak coś się dowiem, to od razu pani dam znać. Jeszcze kolejne pytanie. Czy wyczuwa pani jakąś obecność, taką na co dzień, na przykład, że ktoś panią obserwuje, albo ktoś jest gdzieś obok, albo, no nie wiem, takie jakieś, ciężko mi to opisać, ale taką zwyczajną obecność. Tak, jak się kładę spać, to czasami... Dzięki, Czery. Poczekajcie, bo tam... Sorki. Wyciszyłem pozostałe dźwięki, zapomniałem o tych przy 10 i 50. Sorki, przepraszam, że tam 20. Przejdziesz już sobie, panie dźwięku? Dziękuję bardzo. Spać, to czasami cały czas głowę odwracam, bo czuję normalnie, nie wiem, no czuć, że ktoś stoi. Aha. Że ktoś stoi, się na ciebie patrzy. Nie wiem, w ciągu dnia też... Też mam takie przeczucia i takie uczucie chłodu. Nie na całym ciele, tylko takie muśnięcie na ramieniu, na łodze. Mhm. Chłodu. I jeszcze co dziwne, odkąd tu mieszkamy, no, w pokoju chłopców bardzo często, nie wiem teraz, nigdy nie zwracam uwagi na to, ile razy w tygodniu, czy ile razy na dzień, ale czuć taką zdechlizmą. Mhm, właśnie... Pamiętacie, jak wam kazałem zwrócić uwagę na te dwa miejsca? Ktoś gdzieś napisał mi pytanie, żebym zadał właśnie pytanie o to, czy czuć gdzieś właśnie zgnilizną. Ale jeżeli no już pani mówi, że tak, no... Mówię rzeczy niezgodne z prawdą? Co masz na myśli, Antoś, przepraszam, jakie rzeczy niezgodne z prawdą? Rozumiem. Bo wiem, że też... No. A, to czyli to jest konkretnie w danym miejscu, rozumiem. Tak, bo nie masz pojęcia, co ja robiłam, przeszukiwałam cały pokój, czy gdzie pieluchę jakaś stara nie utknęła albo coś. Myłam, jak ja się namyłam i ściany, i podłogę, i zabawki, i meble. Nie szło tego wypędzić nigdy. Aha, rozumiem. Czy duchy poruszała jakimiś przedmiotami w pomieszczeniu, w mieszkaniu albo gdziekolwiek? Nie zauważyłam tego. Aha. Czasami zegar się zatrzymuje. A czy jakaś większa aktywność pojawia... O tej godzinie, co ja krzyczę, że tak powiem. A która to jest godzina? I to jest kolejna rzecz, która jest mega dziwna w tym materiale i której nie potrafię zrozumieć. Przez całą rozmowę wszystko było na łączu w porządku. I zacząłem temat rozmowy, bo usłyszałem tam, że... Czekajcie, jak to było? Że zegar się zatrzymuje o jakiejś konkretnej godzinie. No i pociągnąłem ten temat dalej. Że o której godzinie? I usłyszałem między 1:30 a 3:00. I posłuchajcie, jak brzmi 1:30. Samo to... Słuchajcie to słowo. To od pierwszej... Słyszeliście to? A która to jest godzina? To od pierwszej... I nie kumam tego. Czemu akurat w tym miejscu, na tym materiale jest jakieś zakłócenie? Do 30. Nigdy nie po, nigdy nie przed. I tak samo tej godziny też nie słychać tam do końca. Nigdy nie po, nigdy nie przed. Od 1:00 do 3:30, tak? Od 1:00 do 3:30. Aha, czyli większa aktywność w sumie pojawia się w... Czy będzie... Dobra, zaraz do tego wrócę. W nocy. Tak. Te ciężkie takie puknięcia, tak jakby ktoś wchodził... Jest... Bliźniacy, a jest 5 lat różnicy? Boże święty, żadne kłamstwo. Mordko, jakbyś słuchał i czytał uważnie, Jezus Maria.
Pani Elżbieta ma córkę i dwóch synów. Jedna córka i dwóch synów. Synowie bliźniacy. No, dlatego stąd ta różnica wieku. Pierwszy raz o godzinie pierwszej, tak około pierwszej, nie powiem ci, nie wiem, pierwsza 00, ale około pierwszej, a ostatni po trzeciej. Tak jakby ktoś wchodził, a później wychodził. I później jest cisza. Mhm. A egzorcyści, bo wiem, że jacyś egzorcyści już z panią rozmawiali, prawda? I oni też pod kątem EVP sprawdzali nagrania głosowe i potwierdzili obecność dwóch demonów, z tego co pamiętam. No, dwóch egzorcystów słuchało nagrań i nie wiem, jakoś tam analizowało i stwierdzili, że to są demony. Że to są dwa demony. Rozumiem. A jak obecnie wygląda sytuacja? Dzieci w nocy się budzą i krzyczą? Czy coś jeszcze dzieje się oprócz nie, tego wszystkiego? Słuchaj. Jak to się wszystko zaczęło, jak już wiedzieliśmy, co się dzieje, czyli dwa tygodnie temu, jakoś tak, zaczęliśmy się modlić, bo z tyloma księżami rozmawiałam, każdy mówi różaniec, różaniec, różaniec. Aha. No to my ten różaniec wszyscy razem, nawet z dziećmi i obrazki świętej, woda święcona i tak dalej. I w pierwszą noc, jak posypałam solą tą egzorcyzmowaną, do tego wodę święcona, krzyżyki, nie krzyżyki, to będzie chore, co usłyszycie. To ja do czwartej nie spałam, bo cały czas było słychać szepty. Tak jakby ktoś się bronił od tego, jakby to coś nie chciało. Cały czas te szepty, jejka, to było straszne, te szepty, pukanie, jakby zwalanie jakichś zabawek czy czegoś z półek. I to chodzenie, To były szepty, które pani słyszała, czy to wszyscy słyszeli? No tylko ja nie spałam. Aha, rozumiem. No i dzieci, bo co chwilę płakały i krzyczały nie, nie, nie. Mhm. A co egzorcyści powiedzieli? W sensie, bo ja wiem, że teraz, przynajmniej z tego, co czytałem na grupie, pisała pani na ten temat, że oni na obecną chwilę nie są w stanie przyjść tam do tego domu, mieszkania. No właśnie, u nas w Belgii jeszcze jest te konfirmo, te kwarantanne i na razie ksiądz nie może przyjść. Mamy za 10-14 dni zadzwonić i może już ten premier Belgii zgodzi się, żeby kościoły otwarły i tak dalej, wtedy będzie mógł przyjść. No, rozumiem. Dobrze, no to w takim razie bardzo dziękuję za informację. Jak czegoś tylko się dowiem, to dam pani znać. Mam numer, więc najwyżej przetelefonuję, czy napiszę SMS-a. A jeżeli ktoś się pojawi z mojej strony, no to tak jak pani mówiła, gdzieś tam kontaktować się na Facebooku, to przekażę kontakt. Także dziękuję bardzo za informację i życzę dużo, dużo siły, bo chyba siła jest potrzebna w takich ciężkich przypadkach. Tak mi się wydaje. Dobrze, dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i do usłyszenia, pozdrawiam. Wow. No i słuchajcie, zostało nam teraz przeanalizowanie tych wszystkich rzeczy. Wszystkich niedowiarków, albo tych, co piszą, że ustawione, no to zapraszam, słuchajcie, do internetu na poszperanie sobie i zrobienie troszeczkę researchu. A nóż, widelec, może te niedowiarki pomogą pani Elżbiecie wyjść z tych kłopotów, które ma związanych z tym wszystkim. Jak myślicie, demon czy duch? Coś innego? Dajcie znać, napiszcie, jestem ciekaw waszych opinii.